to deszcz, pot, ale również uśmiech, radość i dobra zabawa. To wszystko towarzyszyło uczestnikom biegu wokół Bursztynowej Góry w Bąkowie w gminie Kolbudy podczas kolbudzkiej dziesiątki wchodzącej w skład cyklu Kaszuby biegają. Kolbudzka dziesiątka, dziesiąta edycja tej imprezy obok głównego biegu 10-kilometrowego, w którym wziął udział ponad 160 zawodników. Były też biegi na 5 km, ale też biegi towarzyszące i przede wszystkim też biegi dla dzieci. Łącznie prawie 500 uczestników tych zawodów dzisiejszych, także naprawdę frekwencja dopisała, pomimo takiej trochę kaprysznej, deszczowej pogody, ale dla takich zawodników, którzy są naprawdę zaprawieni w boju, taka pogoda nawet jest lepsza niż słoneczny ukrop. Troszeczkę może są obłoceni, ale uśmiechnięci, zadowoleni ze swoich wyników. Także cieszymy się, że takie imprezy zdarzają się właśnie tutaj u nas w gminie i już zapraszam na 11. edycję w przyszłym roku. Deszcz nie przeszkadzał zbytnio uczestnikom, więc podczas biegu mogli również napawać się pięknymi widokami. Po tych wszystkich upałach dzisiaj czuli się wszyscy jakby nowonarodzeni. Tutaj przepiękna trasa nadleśnictwa Kolbudy, urozmaicona, dużo podbiegów, zbiegów i fantastyczne krajobrazy. Także z tego, co ja rozmawiałem z biegaczami, bardzo zadowoleni. Od samego początku ta piękna gmina jest z nami, z całym cyklem Kaszuby biegają, który objeżdża całe Kaszuby, wszystkie jej najpiękniejsze miejsca. Deszcz, błoto, a nawet poślizgnięcie się nie przeszkodziły Grzegorzowi Kujawskiemu, który wbiegł na metę jako pierwszy. Trasa była wyjątkowo trudna dzisiaj, bo niestety opady deszczu sprawiły, że było bardzo ślisko, dużo błota, więc trzeba było biec ostrożnie, a jednocześnie szybko, żeby zameldować się na mecie pierwszym. Ja dodatkowo wracam z urlopu, więc nie miałem odpowiednich butów na to błoto, więc faktycznie musiałem mocno uważać. Na szczęście tylko raz się poślizgnąłem, ale udało się na nogach utrzymać. Natomiast sam deszcz, to nie jest jakaś przeszkoda. A co na temat deszczu mieli do powiedzenia inni uczestnicy biegu? Przeszkadzał tylko, że za późno zaczął padać, bo tam chyba ostatnie 2 kilometry. Także wolałem, żeby szybciej padał, bo już było gorąco dosyć. Biegło się bardzo dobrze, trasa była bardzo dobrze oznaczona i lepiej się biegło niż w upał na pewno. Było rzeźko. Ja byłem przygotowany, mi nic nie przeszkadzało. Była obawa poślizgnięcia się, tak? I kontuzje, ale udało się. Wspaniale, no pogoda jest jaka jest, każdy widzi, ale równa dla wszystkich. Było ciepło, mokro, ale wspaniale. Zadowoleni jesteśmy. Dopisały warunki. Było tak, jak miało być, czyli padało, było ślisko, ale najważniejsze, że człowiek jest przyjemnie zmęczony. Bardzo dobrze, aczkolwiek pogoda była trudna, wilgotno, złe podłoże, ale tak czy inaczej atmosfera super. No i lepszy czas niż w zeszłym roku, czego chcieć więcej. Parkland Zniesienie Osowej. Zapraszam wszystkich, biegających, niebiegających, spacerujących. No tak, nawet po przebiegnięciu 10 km uczestnikom tylko bieganie w głowie. My jednak nie mamy nic przeciwko temu i z wszystkimi pozytywnymi maniakami biegania widzimy się już za rok. Oby znowu padało. Polecamy również zobaczyć, w gminie Kolbudy rozprawiają się z szutrem kompletna przebudowa ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę, wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.